O, witam serdecznie. Dzisiaj maszynka do pary, słuchajcie. Prawdopodobnie, znaczy coś jest z softem, bo były krzaki na wyświetlaczu. Znalazłem oprogramowanie, przeprogramowałem Atmela. Jest wszystko ok, się łączy z DMX-em, ze sterownikiem. Kolory zmienia. Jeszcze tutaj coś jest z czerwonym kolorem, bo nie wszystkie równo świecą po prostu, ale tylko czerwony kolor nie równo świeci. No, ale nie włącza pompy. I albo pompa jest zatarta, albo jest coś ze sterowaniem pompy jeszcze, nie? Dobra, zaraz ja ją rozkręcam i się bierzemy do działania. Okej. Okay. Bierzemy jeszcze raz do rozkręcania. Wszystko poprzekręcamy. Dzisiaj na kolorowo zrobimy dym. Boli tu. Zaraz wyłączymy tego streama na nagrywanie. Okej. Okay. Mogą być szumy, trzaski na tym, bo wentylatory mam powłączane, żeby sobie tutaj się trochę dokładzać, bo w końcu lato. Z tego co wiem, to termostat działa, a tutaj jest pompeczka. Sprawdźmy, czy pompeczka działa. Weźmy sobie zasilacz. Sprawdźmy, czy ona tu plus. I pompeczka tu się jak raz nie działa. Czy ona jest na 220? Nie wiem, ona jest na 12. Musimy wykręcić. Wyciągnąć tą pompeczkę, wyczyścić tą pompeczkę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Tak wygląda pompeczka. Prawdopodobnie jest spalona cewka. Tu idzie już sztywnym na grzałkę. Trafia tam pod spodem. Pod spodem trafia na grzałkę i wychodzi przez dyszę. I wali, że tak powiem. Pompeczka nie działa. Sprawdźmy i zobaczmy, co tu dalej będzie z tym. Moment. Gdzieś tu trzeba ustawić kamerkę. O jest. Może się uda to naprawić, o ile cewka nie jest spalona. Tylko jest zatarte albo zardzwiało gdzieś w środku płynu. Bo to idzie tu. Gdzie tu i tutaj jest przekaźnik utopi wykonawczy, no może być na 220. Słuchajcie, no, ma prawo nie zadziałać, czy on... A, już wiem, czemu nie zadziałała. Dobra. Już chyba nawet wiem, czemu to nie zadziałało. Zobaczcie, przewód urwany od pompki. Może być taka głupia jeszcze sprawa, ale... Atmela fajnie, bo tutaj się da, jest i złączy, jest tak, wszystko jest pięknie. Udało się to sfroszować wcześniej, a tu... Olędę. O. Mamy, słuchajcie, wsówkę, urwaną wsówkę od przewodu. Musimy ściągnąć regulację z niej.
A, ktoś już tutaj był przede mną, bo patrzę, lutowane było. Dobra. I sprawdzimy jeszcze raz, tylko teraz tak, ten mu kurczę, ja sobie tutaj nałożę białego, bo akurat takiej szerokości tu mam biały. Taki mini frog, litr na godzinę. Zależy jak ustawimy, nie? Czyli ten to różnie może być. O, gdybym tak wypił litr na godzinę, to ciekawe co by było. Ile godzin bym potrzymał? Dobra. Słuchajcie, tu... To już druga usterka w tej parownicy, więc zobaczymy. No właśnie. Sprawdźmy sobie, wiecie co, rezystancji tej cewki. Zobaczymy, czy to tylko wina tego przewodu. Jeśli przewód upaliło, to może cewka być też może być rozwiązaniem. Sprawdźmy sobie na początek 20 kOhm. Cewka nie ma przejścia. Ale to nowe ma. 4,5 kOhm, czyli cewka może być sprawna i jest na 220 V. Włóżmy to. Dobra, na razie tutaj tyle płynu co w rurce, to jeszcze mnie zastanawia co to idzie ze przewód. Czy to jest jakiś buziół, czy był w korku? Bo też jest urwany, słuchajcie. Być może, że czujnik jest w korku, ale jeden przewód? No nie wiem, trzeba będzie poszukać nowy przewodowy, żeby mnie doprowadzić do... W porządku. Czekajcie, włączymy, nagrzejmy ją. Bo bezpiecznik poszedł, bo coś cyknęło. Nie, przekaźnik się włączył. Dobra. Przekaźnik się włączył. Ciekawe, czy teraz diody wystartują. Już powinny wystartować, bo zmieniony został soft w niej. No i teraz jest grzanie grzałki. Tylko, że po... Nie po angielsku, a po włosku bodajże. Momencik. Grzejemy.
Okej, okay, gotowe. Zobaczmy manuale. Ła! To jest to! Jednak. Fu! Ale kurde, aż się wystraszyłem. Działa. Prosto w lupę. Jazda, panowie, jazda. Ciemno się zrobiło w pomieszczeniu. Czyli jednym słowem tak, skręcamy. Słuchajcie, skręcamy. I zobaczmy, czy się uda, czy połączy się tak jak wcześniej, czy wysterujemy go z DMX-a. Bo na wyświetlaczu cuda nie widzę się robiły. Aha, jeszcze z tymi diodami przy okazji. No to ale to co ja tutaj z tymi diodami teraz sprawdzę? Teraz z tymi diodami to ja nic nie sprawdzę, dopóki nie podłączę po DMX-a, to mi zakotłuje cały lokal. Ale... Nie wiem co jest właśnie. Sprawdźmy jeszcze sobie tylko te diody. Już włączona jest, odłączona. Czy gdzieś nie ma zimnych lutów? W sumie, czekajcie, czy to trzeba stąd? Nie, nie trzeba stąd odkręcać. Wystarczy tu odkręcić. Dobra, wystarczy tu odkręcić. Słuchajcie. Czyli pompka uratowana, tylko przewód się upadł od pompki. Atmel uratowany. Tylko trochę nie ten język, który był, także tam będziecie... Dojdziecie to oku, bo tam... Nie wiem, zaraz zobaczę, czy na angielski się nie da przestawić w menu. RGB. Słuchajcie, tu są te. Trzeba pościągać wszystkie soczewki. Układać te soczewki, bo trzeba będzie skleić, no bo pękła. Teraz skleimy tam, gdzie do sklejenia. O, wszystko jasne, słuchajcie. Patrzcie, jak fajnie zardzwiały diody. Zaraz wam pokażę, to pościągam resztę. Ta dioda jest sprawna, bo świeciło tylko słabiej, a słabiej z tego powodu, że jest rdzana na ścieżkach. Już pokazuję. Patrzcie, ta jedna. To jest dioda RGB. I ją trzeba po prostu umyć tę całą płytkę. Tak samo tutaj jest zaśniedziałe. I przelutować na nowo po prostu końcówki. Czyli brać cieniutką lutownicę i jedziemy. I słuchajcie, zaraz przelutuję i się spotykamy ponownie. Tym razem po, nie po reklamie. Pozdrawiam. Okej, okay. Słuchajcie, bierzemy się do lutowania, bo tutaj patrzcie, nawet jest cała ścieżka skorodowana. Tutaj przy tych diutkach z jednej i z drugiej strony i te ścieżki przechodzą pod diutką. Trzeba, musimy wyciągnąć całkowicie tę diodę, tak samo tą poprawić. I tutaj jeszcze w jednym miejscu widziałem też korozję, o, tutaj w tym miejscu. Jest skorodowany jeden, nie wiem jaka to jest, czy to red, czy to minus, czy to plus. Tu mamy katodę, tu mamy anodę. Dobra. Ja jednak się wezmę w ten sposób, że przestawię tę kamerkę, żeby było cokolwiek widać. Bo już tylko ta kamerka mi została na razie. I sobie tutaj będę dłubał to. Ktoś mi tam podpowiadał, żeby kupić fluxa w strzykawce. On bardzo szybko mi schodzi. Ja mam tego fluxa w strzykawce, ale ja wolę sobie rozcieńczyć. O, zobaczcie jak pięknie. Pyk. Po kropelce. A nie wiem, czy to było widać. Używam takiej samoróbki fluxa. Nie jest źle. Nawet jest bardzo dobrze. Trochę po prostu trzeba jego sporo dokładać do, jeśli hotem się coś lutuje, trzeba szybko dokładać, bo szybko odparowuje, ale za to ładnie podejdzie wszędzie, bo jest rozcieńczony, nie?
No a tutaj nie będziemy nic hotem robić, tylko będziemy delikatnie ją podnosić. Oczywiście, jak widzę, jest bez ołowiówka, czyli musimy dodać zwykłej cyny ołowiowej. Zalutujemy wszystkie trzy nóżki. O, żeby ładnie rozpuścić. No, nie ma co się bać, że się robi zwarcie, albo za chwilkę to sobie ją wyciągniemy, o ile ona nie jest wklejona. Teraz będziemy wiedzieć, czy ona jest wklejona, gdzie jest to moja pinsetka malutka. I tak nic nie widać. Żeby to widać. Dobra, coś tu może będzie widać. A wiecie, ja już ślepnę, także muszę pod lupą to robić, a jeszcze okularów zapomniałem, no ale to z domu. Chyba, że w samochodzie mam jeszcze jedno. O. I tak samo musimy dołożyć cyny z drugiej strony. Rozpuścimy wszystkie trzy nóżki. Dobra, dawaj jeszcze ją z tej strony. Trochę uniesiemy. O. I teraz pójdzie już z tej. Dobra. No i dobra, słuchajcie. I teraz zróbmy tak. Wyłóżmy z powrotem słupsa. I spróbujmy to ściągnąć, a jeśli się nie ściągnie grotem, to idziemy to kranem z kabelka, czyli po prostu siateczką. Mam tu takiego chytrego ekranu z kabelka. O, bierzemy sobie kawałeczek ekranu z kabelka. I po prostu rozpuszczamy, nasączamy, nie? O kurczę, to bez ołowiówka to trzeba sporo przygrzać. A nie chcę za bardzo mocno, bo... Dobra, zeszło. Są trzy styki, są trzy styki. Grotę na nos, grotę muszę zaostrzyć. O, co my tu mamy? Myjemy to. Bo pod spodem jest pasta silikonowa, słuchajcie, pod każdą. Nie ma po co chusteczki nawilżone. I tu już leci reklama. Żartowałem. Umyjmy te wszystkie śmieci. Panie, będziesz pan zadowolony. Będzie dobrze. No i dobra, i teraz co? Grawerka. Gdzie ta moja grawerka? Znaczy ta moja, ta od was zdobyczna oczywiście. Praktycznie większość, co jest w tym warsztacie, to jest od was zdobyczna. Musimy wziąć akumulator kawałek i się podpiąć z akumulatorkiem. Zmienimy te korozje i to, co trzeba połączyć, podsynować. Dobra.
Okej. Teraz tak. Rozpuszczamy cynę. Słuchajcie, cynujemy. To co się da. No i tutaj trzeba zrobić znowu flux, żeby nie pocynować tej, o, żeby nie pocynować, słuchajcie, tej podkładki chłodzącej pod spodem, bo nie będzie równo przylegać, nie? No właśnie. Naprawdę dobrze chłodzi, słuchajcie, jest tak ciężko odgrzeć lutownicę na maksa. No ja tu mam kłopot. Dobra, zeszło. To teraz jeszcze ta ścieżka. O, tutaj, tu jest czerwana. I musimy sobie ją... połączyć. Cieniuszkim druciczkiem, takim naprawdę cieniutkim. Lepiej srebrzanką. Ale tak naprawdę cieniutko, jednym włosem. O. O, i teraz pocynujmy. No i oczywiście pocynowałem ten dekiel. Dobrze jest. Niedobrze jest. Rozgrzejemy rozlutownicę i to ściągniemy, bo to nie ma sensu się tym bawić. Słuchajcie. Dobra. No tutaj sobie przy okazji już, o, wyczyśćmy to wszystko. Dobra, pięknie jest pocynowany, tylko jest aż za bogato. A więc rozgrzejemy rozlutownicę i odeściemy. Będziemy wstawiać tę diodę, nie? Okej, słuchajcie. Już prawie ściągnąłem. Jeszcze zrobię w ten sposób, że spróbuję to przez siatkę jeszcze wyciągnąć. Żeby wyrównać tam. O, pięknie. Słuchajcie, pięknie. Dobra. Może być. O, i tyle było grzania rozlutownicy, żeby od
oczyścić, ale jest ok. Tu jest połączona ścieżka, tu jest ok, jest wszystko git. Teraz jeszcze zróbmy tak. Weźmy sobie tą diutkę. Najpierw to, co musimy, to musimy paniuszki. O. Rozłączyć, ok. No i teraz tak, gdzie anoda, gdzie katoda. Idziemy w tą stronę. Minus po stronę, czyli w ten sposób. Troszeczkę fluxa. Fluxa, nie fluxa, a pasty silikonowej. Gdzie wsadziłem. Kurczę, jeszcze było kafloszka. Załóżmy sobie jeszcze troszkę, może wycisnę. O, pod diutkę. Pod diutkę i teraz tak. No to, to są to. Ok. To są dosyć spore diody, wiecie? One są bodajże 3-watowe, po 1 wacie na każdy kolor. Powinno być dobrze jeszcze teraz tak. Dociśnijmy te nóżki sobie. O. Spróbujmy ją przyłapać na początek. Chociaż jedną nóżkę z każdej strony. O. Teraz żeby było równo. O. I teraz żeby tu już zwart żadnych nie było, to znowu flux. Okej. Okej. I montujemy. W sumie ceny nie trzeba, bo jest. Przed chwilą lutowana. Dobra. I to samo z drugiej strony. Trzeba troszkę dołożyć. Dobra. Teraz, żeby już było wszystko ok, tu z izopropanolem umyjmy to. Załóżmy soczewki. Te jedno połamane ja znajdę, zaraz wymienię na drugą. Tu jest mój mały pędzelek do mycia. Oczywiście zapytałem się skończyć. O, dobra. Obczyszczę to tylko z nadmiaru. A, jeszcze się rozmazało. Słuchajcie, zwarć nigdzie nie ma. Przynajmniej nic nie widzę. Tu jeszcze poprawię sobie te luty tutaj przy tej diutce. Zaraz podłączymy, słuchajcie, i efekt końcowy wyjdziemy sobie na zewnątrz, żeby tu nie robić dymu, że tak powiem. Co zrobimy? Dym podłączymy sobie do DMX-a i zaraz zobaczymy. No, usłyszałem.
poukładamy, słuchajcie. Poukładałem wszystko. Lakierem jeszcze zabezpieczyłem tą płytkę w góry, żeby zobaczymy, czy się to teraz nic mi tutaj nie przewróci. Dobra, gdzie są te śruby, które to były białe śrubki. Cztery, o te. Dobra. No panu, nie wypadnij. Jest, jedna jest. Druga jest. Dobra, przewróćmy to sobie teraz. Druga nie trafiona. Okej, to co? Skręcamy i testujemy. Tutaj. Ła. Wstawmy płyn. Dobra, i wychodzimy na zewnątrz.
Kurczę, fajna zabawa, wiecie? Test pozytywnie zaliczony, że tak powiem, wszystkie kolory są. Nawet miesza kolorami, ale wszystkie diody już się świecą. Niebieskie. Teraz będą czerwone. Z niebieskimi. Czyli taki purpurowy, nie? Teraz będą zielone, same czerwone. Zielone. Dobra. Dobra, słuchajcie, pozytywnie test zaliczyła ta farownica. Wszystkie diodki są, wszystkie pracują. I to by było na tyle, słuchajcie. Także jeśli chcecie, to wspierajcie kanał, ale tylko przez ten link na dole. Na razie tylko przez to, przez ten link. Ponieważ oglądacie bez reklam. No i bardzo dobrze, że bez reklam. Dobra, pozdrawiam. Na razie.